Siemaneczko wam wszystkim, witam ponownie na kanale TechnoWing. Materiał na 1000 subskrypcji na moim kanale. Zrobimy sobie coś, myślę, że może śmiesznego. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo pooglądamy sobie moje pierwsze materiały, które kiedykolwiek wrzuciłem na ten kanał na YouTubie. To takie właśnie dla mojej celebracji tego, że mamy te 1000 subów. Teraz od jakiegoś czasu już wróciłem do w miarę regularnego wrzucania materiałów na kanał i myślę, że będzie to powoli szło do przodu. Zresztą ten rok, właściwie od połowy roku przybyło około 300 subskrypcji na kanale, więc całkiem sympatyczny wynik, który mnie dość mocno, bym powiedział, cieszy. Już się bałem, że ten kanał umarł śmiercią naturalną, że nic tu się nie będzie więcej możliwości, żeby cokolwiek się działo na tym kanale, no ale na całe szczęście coś tam troszeczkę ruszyło do przodu, więc mam nadzieję, że ten kanał też powoli ruszy do przodu, a ja będę też robił inne rzeczy, bo też muszę wam powiedzieć, że niedługo prawdopodobnie ruszy nowy kanał, właściwie już powoli rusza nowy kanał, na razie tam pojawił się krótki tylko shortcik, natomiast gdy będzie więcej materiałów, na pewno będę się na tym kanale chwalił też nowym kanałem, którym zobaczymy, co się będzie działo, bo tam będzie się działo, myślę, że więcej niż na tym kanale, natomiast ten kanał powstanie też z kanałem technologicznym, tamten kanał nowy będzie kanałem już o nieco innej tematyce. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie teraz do widoku mojej stronki na YouTube. Chcemy sobie przejść teraz zobaczyć na najstarsze materiały, tylko jak tutaj się to robiło, bo też nie do końca pamiętam. Mamy tutaj najstarsze. Słuchajcie, najstarsze materiały na tym kanale pojawiły się 4 lata temu. To też jest ciekawa historia tak naprawdę, bo pierwsze materiały tak naprawdę takie jak bardzo podobne do tego, co wam pokażę za chwilkę jako pierwszy materiał, który wróciłem na ten kanale. Były jeszcze chyba 2 albo 3 takie materiały. Nie pamiętam, czy one były przed tym materiałem, czy one były po tym materiale puszczone. W każdym razie były jeszcze 2 albo 3 tego typu materiały. Natomiast wtedy robiłem to na laptopie, który ledwo zipiał i render materiału, w którym są tylko wrzucone grafiki, trwał około 3 godzin. Oj, niedobrze z moim głosem jeszcze jest. Dobra, potem stwierdziłem, że okej, to nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens nagrywanie, ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, żebym, no może bym wrócił do nagrywania kiedyś na YouTube. I potem rok później właśnie około wróciłem do nagrywania. Wtedy właśnie poszły takie materiały newsowe z właśnie takimi newsami. Zresztą ten materiał tu 4 lata temu też był materiałem newsowym, takim typowo, tylko że pierwsze materiały to były typowo o smartfonach. To miał być kanał typowo o smartfonach i on początkowo nazywał się Technowinki, a właściwie Smart Nowinki, co też nikt praktycznie o tym nie wie. Właśnie pierwszy raz się wy o tym dowiadujecie. Teraz się nazywa się, mówię, Technowinki, ponieważ stwierdziłem, że okej, smartfony smartfonami, które mnie zawsze fascynowały, których zawsze lubiłem, zawsze byłem fanem w ogólnie telefonów, tak zwanych future phone'ów, czyli tych zwykłych na początku, potem właśnie smartfonów. Miał to być taki kanał właśnie o smartfonach, natomiast potem stwierdziłem, że okej, no dobra, fajnie, ale ja jestem fanem ogólnie technologii, bardziej szeroko pojętej technologii niż tylko smartfonowej technologii, więc stwierdziłem, okej, może by jednak zrobił faktycznie kanał o pełnej technologii. I tu właśnie ten materiał, właśnie drugi, który tu widzicie, już z miniaturą, nie taki jak tutaj bez, tutaj już z miniaturą, no właśnie był już materiałem, który był ogólnie o technologii. Tak jak widzimy, tutaj mamy Ryzen 3100, mamy Intel i5, i9, jakieś tam informacje o nich. Dobra, zobaczmy ten pierwszy materiał i po prostu ja wiem, jak ten materiał wygląda, ale miał tylko 3 wyświetlenia, więc bardzo słabo. I tak jak mówię, były chyba 3 albo 4 takie materiały bardzo podobne do tego zrobione. Dobra, zobaczmy ten materiał. Jesteście ciekawi, co Sony Mobile może w tym roku pokazać na targach w Barcelonie? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania filmiku. Sony prawdopodobnie podczas nadchodzących targów w Barcelonie zaprezentuje kilka nowych urządzeń. To właśnie to. Sony może zaprezentować targów w Barcelonie jest Xperia L3. Jest to niskobudżetowa propozycja od japońskiego producenta. Xperia L3 może zostać wyposażona w 2 tylne aparaty. Przepraszam, sam się śmieję z tego. Natomiast drugi pomocnik. Sam się śmieję z tego materiału, ale jest naprawdę sama moja. To jak ja mówię do tego na tym materiale, jak powoli, jak dobieram słowa, jak przerywam. Oj, to
bardzo źle się zdarzało. Tak naprawdę myślę, że każdy kanał na YouTubie ma takie materiały, chyba że zostały już skasowane przez jego twórców, bo bardzo często twórcy się wstydzą takim materiałem. A ja specjalnie sobie zostawiłem ten materiał po to, aby w przyszłości móc się sam z siebie pośmiać, więc no dobra, jedziemy dalej. Kawa, czy przyglądniemy, nie będziemy oglądali całego, bo cały materiał jest strasznie monotonny. Widzicie, audio, muzyka w tle zdecydowanie zbyt głośno jest ustawiona w stosunku do mojego głosu. Okej, jest on słyszalny, ale to nie jest tak, jak powinno to wyglądać. Myślę, że nikt by z takiego materiału nie był zadowolony, ale wtedy to był człowiek, robił pierwszy materiał, zupełnie nie wiedział, jak to się robi, więc no właśnie tak to wyglądało. Okej, jedziemy dalej. ...głębi o rozdzielczości 2 megapikseli. Urządzenie na froncie ma mieć również aparat do selfie o rozdzielczości 8 megapikseli. Ponadto większość przedniego panelu ma zająć wyświetlacz. A właśnie, a propos tak w ogóle, jeśli chodzi o ten materiał, to ciekawostka też jest taka. Ja też w pewnym sensie stawiłem go też w pewnym momencie, gdy robiłem takie newsowe materiały, takie o właśnie o technologii i tak dalej. I ja to chciałem robić już dawno i wtedy pojawił się pewien kanał, też nie będę mówił tutaj jaki. Były takie oskarżenia pod moim adresem, że ja po prostu kopiuję ten kanał, tak? Zdarzyły mi się 2 albo 3 takie komentarze, że ktoś tam porzucił tam temu drugiemu youtuberowi, który też właśnie robił takie newsowe materiały, że jest taki kanał, konkurencja i tak dalej, a ja mówię, że nie, no to żadna konkurencja tak naprawdę. Ja miałem to tak naprawdę jeszcze zanim on zaczął robić ten newsowy materiał, właśnie robiłem ten materiał i to właśnie taka ikonka, też między innymi tego stawiałem ten materiał, żeby ktoś mi w przyszłości nie zarzucił, że faktycznie go skopiowałem, bo faktycznie ja robiłem te materiały newsowe wcześniej, tylko zrobiłem przerwę po prostu od nagrywania jakiegokolwiek na YouTube i potem wróciłem też z materiałami newsowymi i dlatego troszeczkę to głupio wyglądało, ale generalnie to nie było tak, że kogoś tam skopiowałem, tylko po prostu sam też na to wpadłem, być może nawet nieco wcześniej, że on... Oczywiście nie mówię, że on skopiował to ode mnie ten pomysł, absolutnie nie, tylko mówię po prostu, że była taka sytuacja, że ja to robiłem i tak naprawdę nie mógł skopiować, bo to miałem 120 wyświetleń. Kolejne 2 materiały miały chyba po 50 wyświetleń i raczej niemożliwe jest, żeby trafił na ten materiał i żeby go skopiował. Także to nie jest tak, że kogoś tam oskarżam, że ktoś kopiował mój content, tylko w każdym razie było to tak, że ja też to robiłem i jeszcze wcześniej niż on, tylko że tak jak mówię, nie dociągnąłem tego do końca, a on miał większą motywację i zrobił to do końca po prostu. A ja po prostu przerwałem pewnie nagrywanie ogólnie na YouTube, potem dopiero wróciłem również z newsami, ale to już było po czasie, gdy tamten kanał już jakąś tam rozpoznawalność miał w sieci. No i 5,7 cala oraz proporcjach 18:9. Na całe szczęście Sony nie zdecydowało się na zastosowanie notcha lub łezki, jak to u innych producentów. Rozdzielczość ekranu ma wynieść HD+, czyli 1440x720 pikseli. No, przewiniemy troszkę dalej, bo to jest jakaś masakra. Może być rewelacyjne. O tyle już z serialami może być słabo. Rozdzielczość tego ekranu jest 14 nanometrów, wyposażona w układ graficzny Adreno 508. Widzicie, strasznie, praktycznie właściwie wtedy to nie było tak, że ja mówiłem. Ja sobie napisałem cały scenariusz, dosłownie go czytałem. Czytałem go dosłownie, ten scenariusz. Nie skupiałem się na tym, żeby opowiedzieć się, co mam do opowiedzenia, tylko po prostu skupiałem się na tym, żeby to przeczytać. To też był na pewno błąd tego materiału. Nie był on tak naturalny, jak powinien być, mi się wydaje. No ale to, wiecie, to był pierwszy materiał, tak? To był właściwie pierwszy materiał, który wrzuciłem na YouTube. Co prawda jest jeden filmik na YouTube, który jest o wiele starszy od tego, w którym ja występuję, ale to może zrobimy sobie tak, wam pokażę ten materiał na 10 tysięcy subów, niezależnie na którym to będzie kanale, czy na tym nowym, zrobimy sobie na 10 tysięcy subów, wam pokażę filmik na YouTubie, w którym jestem, który ma już pewnie teraz 14, może nawet więcej lat, no pewnie około 16-17 lat ma, ale to wam pokażę, mówię, na 10 tysięcy subów i to nieważne, czy to będzie na tym kanale, czy na tym nowym, który planuję teraz zrobić. Dobra, słuchajcie, nie ma co oglądać tego materiału, po prostu jest on straszny, tak? Ten materiał jest po prostu jedną wielką no, żenadą, tak? No, nie oszukujmy się. Nie będę mówił, że to jest materiał, który był jakkolwiek znośliwy do oglądnięcia.
po prostu był zwykłą żenadą. Kolejny materiał, który z podobnej konwencji, który też właśnie jest newsowym materiałem, ale tutaj już właśnie materiał newsowy, który nie jest tylko o smartfonach, tak? Ten materiał tutaj newsowy, kolejny, o ten tutaj tego, to już jest tam ogólne były newsy. Widzicie, tutaj się ktoś o sieci 5G i tak dalej, i tak dalej. To już jest ogólnie pojęcie technologiczne. Mniej więcej to, o czym w tym momencie mówię na kanale, czyli cała technologia, nie wiem, słuchawki, teraz mikrofony, PC, to konsole, to smartfony, wszystko z takiego technologicznego, związane z technologią na tym kanale jest. I w tym momencie, jak już wrzuciłem ten materiał, to kanał nie nazywał się już Smart Nowinki, tylko Tech Nowinki, tak jak teraz się nazywa. Okej, zobaczmy ten materiał. Tutaj jest zupełnie inna mowa. Będę przedstawiał nowinki ze świata technologicznego w przeciągu ostatniego tygodnia. Zatem rozciąć się wygodniej i zapraszam do obejrzenia tego filmiku. W ostatnim tygodniu AMD poinformowało nas o tym, że wsparcie dla procesorów Zen 3 będą miały tylko płyty z chipsetem X570 oraz B550. Oczywiście, aby móc zaupgrade'ować nasz komputer do nowego procesora... Niestety chciałem bardzo mocno, fajnie modulować głosem, być taki fajny, taki fancy. I niestety przez to miałem problemy z wzięciem powietrza, wypowiedzeniem słów. Chciałem szybko, dużo, w miarę, żeby to było sensownie, żeby to był ładny głos modulowany i tak dalej. No i niestety takie przerwy się zdarzały, takie chamskie pauzy, bo przerwę zrobić to też czasami jest dobrze. Czasami nawet lepiej jest zrobić przerwy, niż na przykład zrobić Zresztą tak teraz też robię i też niestety mam te przerwy, ale teraz staram się każdą taką przerwę wam wyciąć, uciąć, skrócić, żebyście wy tego nie zauważyli, żebyście wy tego nie usłyszeli. Taka jest właśnie różnica też. No wiadomo, nauczyłem się troszkę montować. Wiadomo, to moje filmy nie są najlepsze, nie są rewelacyjne, ja sobie zdaję z tego sprawę. Mam też sprzęt, jaki mam do nagrywania, więc to też nie pomaga mi do końca, jeżeli chodzi o tą kwestię. W każdym razie, owszem, można by było robić te materiały moje o wiele lepiej, wiele ciekawiej. Staram się dużo mieć w głowie i dużo jechać na żywioł, żeby to było w miarę naturalne, to co ja mówię. Mówić tak, jak mówię do znajomych o technologii, jak ktoś mnie o coś pyta. I tak się staram to opowiadać zazwyczaj. I to może trochę jest moim błędem, może powinienem robić po prostu bardziej scenariusz i po prostu mówić to według scenariusza. Nie wiem jeszcze, może coś takiego właśnie też pozmieniam w przyszłości. Miałem też taki okres, że właśnie mówiłem, miałem scenariusze, kompletne scenariusze nagrane. Teraz mam na przykład takie punkciki, o czym chcę powiedzieć na przykład w recenzji smartfona, w recenzji czegoś tam, czy o czymkolwiek innym. Mam takie punkciki, sobie wypisuję, co chcę powiedzieć i staram się po prostu lecieć z flow. Natomiast wiem, że robiłem też tak, że miałem pewne takie scenariusze, nawet pewne teksty napisane i po prostu je tam przycisnąłem, doczytywałem, nagrywałem króciutkie ujęcie, potem dołączyłem wszystko tych ujęć, robiłem na naprawdę ogromnej ilości i też to wymagało dużo pracy i tak dalej z materiałami. Sam nie wiem, które będzie lepsze i też będę chciał na pewno w jakiś sposób rozwijać ten kanał, rozwijać siebie, będę też może starał się miksować te techniki nagrywania, żeby też dla was to było jak najbardziej zjadliwe. Okej, jedziemy dalej z materiałem. Będziemy potrzebowali również zainstalować nowy BIOS. Ta informacja zapewne wywołała głęboki smutek wśród posiadaczy poprzednich płyt głównych, ponieważ firma AMD poinformowała nas, że nie będzie wsparcia oficjalnego nowych procesorów na starszych chipsetach. A to czy starsze chipsety będą wspierały nowe... A to czy starsze chipsety, takie właśnie przerwy, trochę żałuję, bo wtedy już nagrywałem troszkę lepszy mikrofon, bo ten pierwszy materiał był w ogóle nagrywany zupełnie innym mikrofonem. To ten materiał nagrywany już jest o wiele lepszym mikrofonem i to słychać na pewno, że ten dźwięk jest bardziej przebijający się, mój głos i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj już naprawdę o wiele lepiej. Niestety, tak jak mówię, zamiast sobie zrobić jakieś tam spokojne przerwy, to nagle mówię i nagle mnie zacięło gdzieś tam i tego to strasznie mnie to się irytowało i nie potrafiłem tego wtedy wyeliminować. Choć może taki styl mówienia teraz by się bardzo podobał, bo właśnie sporo takich gdzieś tam TikTokowych rzeczy i tak dalej wchodzi, więc taki styl mówienia jest bardzo, bardzo preferowany z tego co wiem. Nowe procesory będzie tylko i wyłącznie dobrą wolą producentów płyt głównych. AMD tłumaczy to tym, że starsze chipsety mają zbyt małe kości pamięci, aby mogły obsłużyć wszystkie procesory AMD. Nowy procesor AMD Ryzen 3100 podkręcony do niemal 6 GHz. O kurczę, to była ciekawa. Wow. Ale tak naprawdę do schłodzenia takiego procesora z podkręconego do takiej prędkości będziemy potrzebowali... Za bardzo się starałem takim głosem manewrować tutaj. ...ciekły, a z temperatury i jest bardzo...
Procesor i5-10400 będzie miał 6 rdzeni oraz 12 wątków. Wiecie, i to są te materiały, które faktycznie już widać, że są lepsze, już coś tam lepiej jest to zrobione, lepiej dopracowane. Niestety cały czas tutaj jeszcze, no nie chciałem tak jakoś tam bardzo się pokazywać swojej twarzy na materiałach. I tak sobie właśnie pooglądajmy te, mówię, kilka materiałów, tak po krótkiej chwili, widzicie, tu jest o technologii, tu jest właśnie o tym, tutaj jest materiał też o taki newsowy, bardzo podobnym stylu jak ten. Ten chyba jest też bardzo podobny styl, widzimy tutaj jest Sony, Huawei, Intel, AMD, Nvidia, więc tutaj właśnie już były właśnie cały czas te newsowe, które później też robiłem długo tą serię. Tutaj mamy pierwszy taki właśnie bardziej recenzyjny filmik, a jeszcze z nowym intro wtedy. Tak, takim bardzo długim intro, zresztą to widzicie teraz, bo jest to intro naprawdę, naprawdę długie. Ja teraz słyszę na grande mocno w słuchawkach i ciężko mi jest aż mówić. No ale na całe szczęście wy tak słyszycie trochę ciszej, więc tak. Patrzcie jakie długie intro. 22 sekundy na intro. Samsunga Galaxy S20 Plus. Jak Samsung Galaxy S20 Plus wygląda, chyba myślę, że każdy zdaje sobie z tego sprawę. To jednak jest najmniej istotne w tym momencie. Zobaczmy, jak wygląda pudełko. Standardowe pudełko, praktycznie identyczne jak w przypadku Galaxy S10 czy Note. Wiecie, co jest najpewniejsze? Ten stół, na którym nagrywam to rozpakowanie, w tej chwili służy mi jako biurko. Taka ciekawostka, bo faktycznie ten stół, który tutaj jest, właśnie służy do właśnie nagrania tego unboxingu, no właśnie służy mi jako biurko w tym momencie. To taka śmieszna, taka ciekawostka. No, tu pamiętam wtedy z tym S20 Plusem ten materiał, jak na tak mały kanał się rozszedł dość fajnie, bo on miał chyba, znaczy nie rozpakowanie, tylko potem recenzja S20 Plusa dość się fajnie rozszedł, że teraz zobaczymy sobie, jak on faktycznie się rozszedł. Tu mam S20, 4600 wyświetleń, to jak na tak mały kanał, to było dość fajnie. To był kanał wtedy, który miał, nie wiem, 10-12 subskrypcji i filmik 4600 wyświetleń, całkiem spoko. No, coś długo się ładuje, coś mi internet świruje. Na ten wyświetlacz. Oczywiście nie obu. Dobra, no właśnie. Ja mówię od początku, a on, oj. Złe światło, bardzo, bardzo złe światło w tym materiale. Dalej nie mam dobrego światła, ale tutaj to było straszne światło. No, ja też wyglądałem. No, też popatrzcie tutaj na ten materiał. Też teraz się wam pokażę na chwilkę. Troszeczkę też inaczej wyglądam w tym materiale. Przecież tak jak mówię, światło też mam teraz słabe. Mam oddalone troszkę za daleko ode mnie, ale to nie patrzy na to, tylko chodzi o to, że tutaj jednak też i troszeczkę widać, że z wagi spadłem, co mnie cieszy i to myślę, że to widać i to bardzo mocno, że tutaj jest tak 25 kg różnicy. Mam nadzieję, że do końca tego roku będzie kolejny 25 kg, ale to też zobaczymy, czy będę miał motywację na tyle, żeby zawalczyć. No, mam nadzieję, że tak. Dobra, idziemy na przejście na tutaj, na tą scenkę i oglądamy materiał kawałeczek. I powiem, postaram się przekazać kilka szczegółów na temat użytkowania tego modelu. To jest właśnie to samo intro, takie długie jak tam. Tym urządzeniem nagrywam w nocy przy dwóch małych lampkach, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Nagrywam to przednim aparatem. I tak, faktycznie, to było nagrywane wtedy przednim aparatem. Teraz ten obraz, co widzicie, jest, co wam pokazuję palcem. Teraz macie tutaj obraz S23 Ultra, nagrywane tylnym aparatem. Jest to nagrywane w chyba 4K. W każdym razie mamy tu ustawione też ISO na 200, dlatego jest ciemny obraz. Tutaj był bardzo mocno, też nie wiedziałem, w które się bawić z ISO i tak dalej. Jak tutaj kombinować z tym wszystkim, więc też to tak wygląda przy jaskrawiony, tu, tam, siam. Swoją drogą miałem faktycznie dwie takie lampki. One o tyle były fajne, bo miały takie papierowe, tak na ten taki klosz papierowy i przez to one fajnie rozpraszały światło. Przede wszystkim oświetlenie jestem z dołu, bo one były troszeczkę pode mną. One były właśnie chyba na biurku, albo na czymś takim postawione, oświetlone od dołu. To bardzo, bardzo, bardzo źle wygląda. Teraz jestem oświetlone z góry i to światło jest bardziej matowe. Tutaj się świecę jak nie wiem co. No nie, to materiały po prostu pierwsze, to była tragedia. Także też trzeba na to zwrócić uwagę. Chyba największa zaleta tego urządzenia, to tak jak to wszyscy recenzenci powtarzają, jest jego ekran. I to nie chodzi o kolory, bo kolory są bardzo podobne do tego, co było w S10. 120 Hz, no.
Właściwie tak, to był właściwie pierwszy tak, to był chyba pierwszy w ogóle smartfon ever, który miał ekran 120 Hz. I to wtedy był, może nie pierwszy ever, ale był to jeden z pierwszych smartfonów, który miał ekran 120 Hz i to wtedy robiło roboty naprawdę niesamowitą. Ja pamiętam, kurczę, jak mówiłem, 120 Hz, na co to komu, na co, bez sensu. Zresztą tu mówię o tym w tym materiale też, że tak to wygląda. I oni mówią, no, faktycznie niepotrzebne, teoretycznie nie sporo osób mówi, że nie tego, a ja mówię, nie, na co komu. Wsiadłem na 120 Hz, powiedziałem, nie chcę więcej widzieć ekranu w smartfonie 60 Hz. Naprawdę to zrobiło gigantyczną różnicę dla mnie. Z Samsungiem Galaxy S10 Plus i wtedy mniej więcej przedstawię, jak wygląda praca tych obu urządzeń. Ale, czyli tak jak mówię, największym jedną z jego zaletą jest zdecydowanie ekran, ale to nie ze względu na kolory, bo bardzo są podobne do tego, co w Samsungu Galaxy S10 Plus. Rozmiar jest troszkę większy, proporcje są troszkę bardziej wydłużone w stosunku do poprzednika, jednak to nie sprawia jakichś tam wielkich różnic, jeśli chodzi o urządzenie. Uruchamiając go, myślałem, że to taki głupi tylko bajer, kompletnie niepotrzebny. Tak to powiem, mówię o tym. Rzeczywistości, bo wiadomo, że albo mamy rozdzielczość WQHD, albo 120 Hz odświeżania wyświetlacza. I tak myślałem na początku, że będę używał tego właśnie większej rozdzielczości, nawet ze względu na to, żeby po prostu pomóc mieć bardziej ostry obraz. Jednakże po pewnym czasie użytkowania tego urządzenia i potem wziąłem do ręki Samsunga Galaxy S10, który nie ma takiego odświeżania ekranu. To jest to, co mówię. Faktyczną różnicę i o co się rozchodzi, dlaczego ten ekran 120 Hz jest tak dobry. Po prostu biorąc do ręki Samsunga Galaxy S10 Plus, to jest 10 Plus tutaj. W trzech tygodniach użytkowania Samsunga Galaxy S20 Plus, miałem wrażenie, jakbym się przesiadł do telefonu przed 5 lat, nawet flagowiec. Generalnie telefon nagle zaczął mi działać jakoś dziwnie wolno, aż szokowane, że faktycznie jest taka różnica. No. Chodzi o użytkowanie ekranu 120 Hz i 60 Hz. Zawsze byłem święć przekonany, że między... Właśnie, to jest to, co mówię, że tak, to wtedy miałem takie odczucie, jest, o kurde, dopóki jak przeżyłem się na 120 Hz, to nie jest, no to dobrze, okej, normalnie, nie? Tak, mówiłem, do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja, ale jeżeli po paru dniach użytkowania tego 120 Hz ekranu w S20 Plusie wtedy, przesiadłem się na S10, bo też chciałem nagrać właśnie recenzję tej S10, bo też właśnie tu mam S20, tutaj mam coś o Xboxie i tu mam właśnie recenzję S10, tak? I to właśnie S10 Plus, bo miałem te dwa telefony jeszcze wtedy i chciałem po prostu nagrać recenzję jednego i drugiego też, bo sporo osób by na pewno było zaciekawionych tym, jak to działa. I przyszedłem się na tą S10 wtedy po czasie i była to po prostu tragedia. Naprawdę była tragedia, jak to działało. Dobra, słuchajcie, jedziemy z kolejnym materiałem. Tutaj mamy potem wojny konsolowe. To była taka seria chyba bodajże właśnie dwóch materiałów, które zrobiłem właśnie na temat wszystkich konsol. To była część pierwsza, część druga, tych wojen konsolowych. A, przepraszam. W dalszym ciągu, nie do końca, ponieważ w obecnej sytuacji... Tutaj słychać straszne... Popatrzcie, w tamtym materiale S20 ten moje audio było w miarę spoko, bo było już nagrywane w miarę spoko mikrofonem. Oczywiście no, nie porównujmy nawet do tego, co mam teraz sprzętu, no ale było nagrywane w miarę spoko mikrofonem. Tutaj jest nagrywane typowo telefonem. Jest nagrywane typowo telefonem. Swoją drogą, też nikt mi nie powiedział wcześniej, że nigdy, przenigdy nie ustawiaj się człowieku na właśnie takim kolorze ściany. Nigdy się nie ustawia i po prostu w kadrze, gdy kolor ściany jest podobny do koloru skóry. Nic tego nie rób. I tak samo, jeżeli ktoś by chciał zaczynać przygodę na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, nagrywać się, nigdy się nie nagrywaj. Takim właśnie angielskim magnolii, to się tak nazywa ten kolor magnolia. Nigdy się nie ustawiaj na ścianie, której jest podobny kolor do koloru skóry, bo to wygląda po prostu źle. Teraz też są tego ustawione, bo tu mam tą samą ścianę, to jest ten sam kolor, tylko są inne w tym momencie, mamy światła, inne właśnie tego typu rzeczy. Więc w dalszym ciągu jest ten sam błąd, popełniam, ale no nie będę też przemalowywał specjalnie mieszkania, które nie jest moje, po to tylko, żeby wszystko tutaj dograć, żeby to wszystko było ładne i do kadru. A czyż może to zrobię, zobaczę jeszcze, ale tak jak mówię, to też ten aparat w tym momencie, S20 3, co tutaj jest, to jest takie raczej kamerka pomocnicza tego, żeby od czasu do czasu zrobić inne ujęcie, gdy nagrywam na przykład jakiegoś, powiedzmy tam, komentary, czy na przykład cokolwiek innego będę nagrywał, żebym mógł spojrzeć po prostu też do innej kamerki. To tylko jest tak po to w tym momencie zrobione, a główna kamerka mam
kwadratu i ona tak już nie rzuca się w oczy obraz, że z tyłu za mną jest ten kolor ścian, ponieważ tu są jakieś tam ledziki i tak dalej, po to właśnie te ledy są, żeby też to zamaskować trochę. Nikt mi nie powiedział, a to wyglądało bardzo, bardzo, bardzo słabo. Tak to nie powinno się robić. Bez znaczenia, czy jest to PlayStation 4, czy jest to Xbox One S, a może jest to Nintendo Switch. Każda z tych konsol ma inne predyspozycje, każda z tych konsol ma swoją inną niszę na rynku. I tutaj też ten materiał jest nagrywany tak naprawdę na świetle dziennym. Specjalnie czekałem do popołudnia, bo ja mam ścianę od zachodu, okno od zachodu. Specjalnie czekałem do popołudnia, miałem taką krótką dziurę, gdzie mogę nagrywać, gdzie jeszcze słońce nie wpadało przez okno, a już świeciło z tej strony, żeby mnie doświetlało lepiej. I to jest nagrywane przy świetle dziennym. Patrzcie, widać jak się tutaj zmywam wręcz z tym tłem, w tym, a jeszcze nie na Boże, to lampka ta LED-owa zmienia kolorki, tak? Oj, 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 źle to też wyglądało bardzo źle. Dobra. Jedziemy z kolejnym materiałem, chociaż ten materiał, mówię, to już był taki bardziej przemyślany, bardziej dopracowany materiał. Potem tutaj mamy właśnie o PS4, czy czekać na PS5, czy kupić teraz PS4. Tak sobie materiał sobie wymyśliłem. Dość do tam. I tak samo, ten sam praktycznie kadr, ten sam błąd. Ale... Ale to już był materiał, który też wypluł się na 3500 wyświetleń, co jak na kanał tak mały, to byłem naprawdę ultra zadowolony z tego, nie? Byłem naprawdę zadowolony z tego, jak się ten materiał po prostu wypluł, więc no było spoko. I to pytanie też nie jest takie łatwe. Dobra, kolejny materiał. Sobie zobaczmy, a ja nie przestawiłem na najstarsze. Potem właśnie pojawiły się te potem technologiczne wieści, właśnie o tego, coś tam właśnie o tam PS5, potem o Dexie. Robiłem też materiał właśnie jak to działa. No teraz też pewnie zrobię materiał o łączu do smart do telefonu i w telefonie łączu do Windows, jak to teraz działa, bo zaczęło to działać bardzo ciekawie, ale to powiem sobie być może, no nie wiem, czy w styczniu, czy w lutym zrealizuję taki materiał. Tak, tutaj potem mówię, że mi się udało zamówić PS5, to był też wtedy wielki sukces, bo jak wiemy, były wielkie problemy z PS5. No i tak, tutaj mamy rozpakowanie na PS5, potem te materiały wszystkie mają, tu jest o stadii rozpakowanie 1700 wyświetleń, a reszta tak o tak 60, tutaj 500, tutaj 100, tutaj 200, takie tam kurczę, nic się nie działo, nie? Potem właśnie rozpakowanie PS5 zrobiłem, a po rozpakowaniu PS5 właśnie była premiera i właśnie przenoszenie danych, to materiał, który do tej pory ma największe wyświetlenie na kanale, 45 000 wyświetleń, to naprawdę fajnie mnie to cieszył ten materiał. Drodzy mili, i tutaj zrobić pierwszy. I tutaj już chociaż audio, bo tam jeszcze w tym materiale, co nagrywałem PS4 o tych wojnach konsolowych i tak dalej, to nagrywałem to mikrofonem z Samsunga S20. Natomiast ten materiał już jest nagrywany mikrofonem Boya, który tutaj gdzieś tam w szorcie niedawno porównywałem, pokazywałem wam właśnie porównanie właśnie między Boją a Hollylandem, tym, którym nagrywam w tym momencie do tego telefonu. Oczywiście większość audio będzie szło z tego mikrofonu, więc to nie to, że ten Hollyland tak nagrywa takie audio, więc to nie wierzę w to. No ale tu już miałem właśnie boję przewodową, ona ma chyba, nie wiem, tam z 6 czy 5 metrów tego przewodu, potężny przewód i dzięki temu mogłem, tutaj mnie znajomy nagrywał, a ja sobie latałem i byłem taki w miarę mobilny, dzięki temu, że no dobry przewód miał. I tak jak mówię, ten Hollyland i ta boja, no to teraz właśnie tego Hollylanda mam, bo potrzebuję troszeczkę też do innej rzeczy, bardziej właśnie mikrofonu bezprzewodowego, bo będę chciał gdzieś pojechać w trasę, w plener i mieć mikrofon bezprzewodowy, a nie przewodowy, bo takie też są plany. Dobra, jedziemy dalej. Uruchomienie naszej konsoli. Pytanie, czy się odpali. No i ten materiał się udał, bo tu 45 000 wyświetleń. Już nie pamiętam, ile tam łapek w górę, ale naprawdę sporo. 419 komentarzy. Tam łapek w górę było naprawdę od groma też. 1000 łapek w górę, jak na kanał taki jak mój, to nawet chyba tam więcej jest. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie najlepsze w tym wszystkim było to, że to jest chyba najlepiej przyjęty materiał na kanale. Obok niedawno wypuszczonego, co zrobiłem materiał o gotowcach z XCOM-u i on ma bardzo podobne ratio łapek w dół do łapek w górę. To jest taka ciekawostka i oba mają po około 98% łapek w górę do 2% łapek w dół tylko stosunki, więc to na dwa chyba najlepsze, jeżeli chodzi o to, jak się wam podobają filmy na kanale. Taka ciekawostka. Dobrze, to jest taki, mówię, to był duży sztos i wtedy właśnie najgorsze było w tym wszystkim to,
że właśnie chwilkę po tym, a po tych materiałach, ja to ma tutaj miniaturę zmieniłem też, bo no, zaktualniłem ją o PS5 Slim, więc żeby też było wiadomo, że no, w dalszym ciągu jest materiał aktualny, tak, że nie będę nagrywał kolejnego materiału z przenoszeniem danych, bo to nie miałoby sensu. Potem mamy o DualSense, coś zrobiłem, potem też kilka materiałów w Cyberpunku, a właśnie, wiem co miałem mówić. I po tym materiale mogłem zacząć faktycznie rozwijać dużo mocniej ten kanał, bo miałem wyświetlenia i wszystko działo się naprawdę fajnie, natomiast drugi tutaj też materiał, to też zrobiło robotę, 8 tysięcy i ten przez długi czas ten materiał się wyświetlał lepiej o Stadii, niż wyświetlał się materiał o PS5. Być może przez to, że po prostu PS5 nie był w sprzedaży, a w Stadii mógł teoretycznie wtedy grać każdy, no w tym momencie Stadii już nie ma, no to ten materiał też umarł śmiercią naturalną, a PS5 dalej się materiał roznosi. Tu mamy recenzję i recenzja, która była zrobiona tak naprawdę kilka miesięcy po tym, jak dostałem tego, bo już wtedy się zaczynały mi robić problemy z nagrywaniem. Tutaj mam materiał, którym po dwóch miesiącach, czy tam po trzech miesiącach otwieram troszkę konsolę, tam z zewnątrz panele i po prostu je patrzę, czy trzeba ją czyścić, czy nie tą konsolę. A było takie do sprawdzenia wtedy, że jak to wygląda, czy co ile trzeba czyścić tą konsolę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, tak to wyglądały właśnie moje początki na YouTube. Tak wyglądały moje początki teraz z tak naprawdę... O, zobaczmy tutaj popularne materiały. My właśnie mamy tak jak tutaj, jest właśnie pierwsze uruchomienie PS5, mamy o Google Stadia materiał, mamy kolejne o PS5, tu co były pytania i odpowiedzi, bo to co przez, tam chyba nie wiem, tam dwa czy trzy miesiące na pytania zadawaliście w komentarzach, ja potem tutaj postanowiłem na te pytania właśnie poodpowiadać w jednym materiale. Tutaj też jest PS5, tu znowuż PS5, to jest teraz z tegoroczny materiał, to jest też ciekawostka, bo to jest akurat faktycznie tegoroczny materiał, 4 miesiące temu, więc całkiem spoko też się wyświetlił. Tutaj też materiał o słuchawkach, nie tych, co mam teraz na uszach, bo te akurat słuchawki, co tutaj mówię, to żona mi buchnęła, że tak powiem. Właśnie tutaj jest ten stary materiał S20 plus recenzja, tak? Bardzo, bardzo stary materiał i tutaj mamy znowu z tego roku to, co mówiłem właśnie. Ten właśnie materiał obok tego materiału ma najlepsze według chyba Was opinie, bo ma największy stosunek łapek w górę do łapek w dół, tak? Ma najlepszy stosunek łapek w górę do łapek w dół. No to tak to wygląda. Słuchajcie, przejdę teraz już normalnie na duży obraz do Was. Słuchajcie, tak wyglądały moje początki na YouTube. Wiem, że ten kanał, tak jak mówię, nie rozwija się tak, jak powinien się rozwijać. Wiem, że ten kanał teoretycznie powinien się rozwijać o wiele szybciej niż rozwijał, ale po drodze działo się wiele rzeczy. Ja przez na przykład praktycznie przez 7 miesięcy nie byłem w stanie w ogóle praktycznie nagrywać, tylko randomowe filmy raz na miesiąc, raz na dwa. No to niestety przez to już troszeczkę kanał wtedy podumarł. Gdy zaczął się rozwijać właśnie po tych materiałach właśnie o Stadii, po tych materiałach o PS5, zaczął ten kanał iść do przodu, ja musiałem się zwinąć troszeczkę, bo miałem inne zajęcia na głowie i nie mogę po prostu zająć się kanałem, rozwojem kanału. Teraz mam nadzieję, że wrócę z większym impetem ponownie. Przede wszystkim dawniej miałem tak, albo miałem materiał, który się wyświetlał świetnie, albo miałem materiał, który się w ogóle nie wyświetlał. Teraz moje materiały mają, nawet te, co się najgorzej wyświetlają, tak, mają więcej, powiedzmy to, wyświetleń niż tamte materiały, które się wyświetlały wcześniej najgorzej. Wcześniej miałem po 40 wyświetleń, teraz mam tu 200, tu 180, tutaj jest akurat 80, tutaj jest 1000, tutaj jest 160, tu jest 300. Tutaj jest akurat 80, tutaj jest 120 i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy, tu gdzieś 500 widziałem tego, więc teraz gdzieś te materiały się troszkę lepiej wyświetlają pod kątem takim, że no, nie widzieliście, tak pokazuję wam, myślę, że są na kamerce, nieważne. No w każdym razie tak to wygląda, że te materiały najnowsze gdzieś tam mają tych wyświetleń więcej, znaczy tych najmniejszych, najmniejsza liczba wyświetleń jest większa niż dawniej była najniższa liczba wyświetleń. Natomiast nie ma takich materiałów, które by się wyświetlały tak jak właśnie PS5, ale to myślę, że dobrze, bo to jest taki, jest powiedzmy, bardziej ustabilizowany troszkę ten kanał. Mam nadzieję, że będziemy jak najwięcej też działali. Wam się też będzie ten kanał jak najbardziej podobał w, no powiedzmy, do dobrej przyszłości. Co to takiego, takiego vloga, jako takie troszkę prześmiewcze, może nie prześmiewcze, ale takie pokazanie, jak wyglądały moje początki na YouTube i takie opowiadanie troszkę o kanale. Wrócę jeszcze do tego tematu, że miałem to właśnie problemy. Tak jak mówię, miałem te pewne problemy,
tam z nagrywaniem. Nie miałem możliwości nagrywania, że tak powiem, materiałów, a potem, jak już wróciłem, miałem możliwość nagrywania materiałów, no to gdzieś człowiek stracił ten impet do nagrywania i tak się, okej, to za chwilę, to za chwilę, to za chwilę. I tak minął prawie, pewnie kolejne z 8 miesięcy, dopiero jak kupiłem ten mikrofon i tutaj Focusrite jako właśnie do przechwytywania audio, taki interfejs audio, to dopiero wtedy zrozumiałem, okej, wracamy do nagrywania, i wróciłem i teraz mówię, no od tego czasu przybyło mi, od kiedy wróciłem do nagrywania do teraz, przybyło blisko 300 subskrypcji, chyba około 300 subskrypcji przybyło, więc jestem z tego naprawdę content. Mam też nadzieję, że wy jako widzowie będziecie też się w jakiś sposób angażowali w kanał. Nie wiem, byście mówili mi, co chcecie, żeby było na kanale, recenzję czego, czy materiał o czym i tak dalej, i tak dalej. Tych pomysłów w głowie jest sporo, ale kurczę, wiecie, ciężko czasami jest się zdecydować na coś. I też liczę na wasze opinie, na wasze sugestie, co byśmy mogli, o czym byśmy mogli porozmawiać na kanale. Dobra, nie przedłużam więcej. Życzę wam dobrego wszystkiego. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!